dobry wieczór, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. To jest Hate Park, jak wiecie, pod tytułem naszych Hate Parków jest w dobrym składzie. I dzisiaj, nie waham się tego powiedzieć, skład jest absolutnie wyjątkowy. Chcę, żebyście poznali prawdziwych mistrzów i to nie tylko sportu. Sportu oczywiście też, ale prawdziwych mistrzów życia, prawdziwych mistrzów determinacji, prawdziwych mistrzów niepoddawania się, które zawiodły ich na szczyt ich dyscyplin. A spotykamy się tutaj za sprawą Wojtka Makowskiego, którego już może pamiętacie, kiedyś nas odwiedził, ale dzisiaj w zupełnie nowej roli, który rozpętał w social mediach i w mediach akcje, bo mi się chce. I sprawił, że chciało nam się tutaj przyjść i pogadać z wami. Agnieszka Kobus Zawojska od najdalszej części stołu. Nasza olimpijka, brązowa medalistka w wioślarstwie w czwórce podwójnej z Rio de Janeiro z 2016 roku. Mistrzyni świata, mistrzyni Europy, podkreślam, olimpijka oraz dwójka paraolimpijczyków, czyli wspomniany już Wojtek Makowski, to jest srebrny medalista igrzysk w Rio w pływaniu, oraz Justyna Kozdryk, sztangistka, mistrzyni świata, mistrzyni Europy i też srebrna medalistka paraolimpijska, w ogóle pierwsza w historii polskiej sztangi, polskich ciężarów z Pekinu. Absolutny wulkan energii i w ogóle ja zawsze cieszę się, że tutaj jesteście, że przyjęliście to zaproszenie, że w ogóle odpowiedzieliście najpierw na wezwanie Wojtka, o czym za chwilę. Natomiast mnie zawsze te spotkania z wami, wyjazdy ładują tak pozytywną energią i cieszę się, że tutaj jesteście i teraz też się czuję naładowany. Wojtku, mimo że dziewczyny i powinienem zacząć od dziewczyn, to jednak oddam tobie głos. Czemu my tutaj jesteśmy? Co to jest za akcja Bo mi się chce? Co chcesz nią osiągnąć i czemu właśnie w takim gronie i olimpijczyków, i paraolimpijczyków? Staram się wszystko w miarę zwięźle wyjaśnić. Jesteśmy tutaj dzisiaj w takim gronie, dlatego że i Agnieszka, i Justyna są ambasadorkami akcji Bo mi się chce, którą gdzieś ukułem sobie w głowie już jakiś czas temu. Pandemia dała mi trochę czasu do tego, kwarantanna cała, żeby ten projekt dopracować i skończyć. Oczywiście przy przychylności wielu, wielu osób. Przy twojej przychylności również, Michał, ponieważ też od samego początku nas wspierasz, dopingujesz i bardzo tobie za to dziękuję. Akcja Bo mi się chce, bo jest w założeniu sprzeciwieniem się sloganowi, temu słynnemu sloganowi, który bardzo często powtarzamy: nie chce mi się. Akcja jest też sprzeciwieniem się innym słowom na nie, które często sobie powtarzamy i które uważam ciągną nas gdzieś w dół cały czas, są naszym autohamulcem ręcznym. Ja wiem, że to jest trudne, żeby codziennie być wesołym, uśmiechniętym i zmotywowanym, ale właśnie po to na rzecz tej akcji powstał utwór, który nagrałem razem ze świetnym chórem Sound and Grace, którzy wykonali to naprawdę super. Utwór jest zaśpiewany przez kilkanaście osób. Wokale prowadzące wykonali Ania i Kamil, czyli główni wokaliści. Wyprodukowany jest przez warszawski zespół Linia Nocna, który ten utwór napisał melodycznie i słowa również też są ich. No i myślę, że niebawem będziemy mogli pokazać wam zajawkę tego utworu, a cały wisi na YouTubie. Także to jest taki zaczątek do tego, co chciałem przekazać, żebyśmy sami przestali się cały czas zniechęcać. Co jest szczególnie ważne teraz, kiedy pandemia trwa, straszą nas z każdej strony, że to wszystko może powrócić, mnóstwo marazmu i złych informacji dookoła. Chciałbym, żeby ten utwór i ta akcja była takim trochę powiewem lepszych informacji, które nas wszystkich
podniosą na duchu. Takie dobre przesłanie od sportowców. Wystarczy napisać na YouTubie w wyszukiwarce hashtag bo mi się chce i traficie na cały teledysk. Wojtek, jak ci się tam udało pod wodą tak śpiewać? W ogóle to jest, przejdziemy jeszcze pewnie w programie do twoich, bo rapujesz tutaj, rapowałeś u nas w studiu i to jest nic nowego. Wojtek jest nie tylko pływakiem, nie tylko zawodnikiem, ale i raperem. Zaraz przejdziemy do dalszej rozmowy, ale ponieważ już się ktoś do nas dodzwonił, co bardzo, bardzo cieszy, bardzo proszę. Halo, halo. Dzień dobry państwu, dzwonię z Wielkiej Brytanii. Dobry wieczór. Chciałem dobry wieczór. Good evening. Niepełnosprawnych sportowców rozgrywa moje serce. Jestem dumny, że pokonują państwo swoje słabości i osiągają cele, które sobie założyli. Ale dzwonię z takim pytaniem w temacie dyskryminacji. Czy czują się państwo dyskryminowani przez społeczeństwo, bądź generalnie na przykład, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe? Pozdrawiam serdecznie z Peterborough. Bardzo dziękuję. To jest pytanie do was. Bo w ogóle musimy powiedzieć o tym, że Wojtek, też jak z nim rozmawiałem, jest bardzo wielkim przeciwnikiem słowa sportowcy niepełnosprawni. Tak? Ty jesteś za tym, żeby mówić w ogóle parasportowcy, jeśli już, a ja sam wiem, że po prostu są sportowcy. Tak? Jedni i drudzy, determinacja jest ta sama. Litry potu na treningach, na harówce wylane są porównywalne i wasze zawody są również pasjonujące jak sportowców pełnosprawnych, więc to rozróżnienie, to potem jeszcze możemy do tego wrócić. A pytanie było, czy czuliście się kiedykolwiek dyskryminowani ze względu na waszą niepełnosprawność w życiu, czy w sporcie, czy w tym, co robicie na co dzień? Ja może pozwolę sobie zacząć, nawiązując do tego, co przed chwilą powiedziałeś. To prawda, bardzo nie lubię słowa niepełnosprawny i mam taką nadzieję, że kiedyś w ogóle uda się je wykreślić ze słowników. Oczywiście nie chcę zaprzeczać temu, że zjawisko istnieje, bo tak jest, tylko uważam, że warto byłoby je inaczej nazwać, mniej negatywnie, dlatego że właśnie co do samej dyskryminacji, to dyskryminacja to jest takie słowo, które dzisiaj bardzo często się używa i ma już taki ciężki wydźwięk. Więc ja może bym powiedział tak, gdyby osoby z niepełnosprawnością cały czas nie określać tym słowem właśnie, które się zaczyna na nie, to myślę, że dużo łatwiej byłoby zbudować pozytywny wizerunek, gdyby wykreślić to nie, bo to jest od razu sugerowanie, że my jesteśmy faktycznie na nie, po prostu, a my nie jesteśmy na nie. I proszę mi wierzyć, że to ciąży trochę też tak podświadomie, jeżeli ma się ten wydźwięk tego słowa całe życie, no to niestety człowiek tak podświadomie czuje się, że może mniej, że jest słabszy, że nie jest tak samo, jakby to nazwać, sprawny życiowo, co osoby sprawne, no bo jest to nie. Dlatego ja sobie pomyślałem, że może by spróbować zamienić to słowo, skoro jest sport paraolimpijski, to może dobrym zabiegiem byłoby nazwać nas osobami parasprawnymi, bo to para ma znacznie lżejszy ten wydźwięk. I myślę, że czasem czujemy, że troszeczkę jesteśmy gdzieś tam niżej stawiani w świadomości. Może już nie zawodowo, bo zawodowo jest dużo rozwiązań, które faktycznie promują osoby parasprawne, pozwolę sobie używać. Jest pomoc, jeżeli się tworzy stanowiska pracy dla osób parasprawnych. Także z tym jest coraz lepiej. Tutaj trzeba przyznać szczerze. Natomiast myślę, że to słowo powoduje, że my gdzieś cały czas jesteśmy postrzegani właśnie jako ci na nie, niechętni, którzy nie są pewni, nie wierzą, nie mogą, bo to jest taki szereg słów, który się pojawia. Więc może gdyby spróbować zmienić to słowo, to i zmieniłoby się nasze postrzeganie w społeczeństwie? Justyna, jesteś ostatnią osobą, o której bym powiedział, że jest na nie, bo ty jesteś na tak, jesteś najbardziej pozytywną i to w twojej ekipie i w ogóle w ekipie paraolimpijskiej wszyscy podkreślali, że ty niczym z zastrzykiem, z endorfinami i też nie powiedziałbym o tobie, że jesteś osobą niepełnosprawną. Czy powiedz, czy miałaś, nie wiem, w życiu kiedykolwiek czułaś się
z tego powodu gorsza, bo wiem, że już w karierze zawodowej, sportowej różnie bywało, bo na przykład nie wszyscy akceptowali, gdy brałaś udział w zawodach dla pełnosprawnych, tak? Uważali, że masz tam przewagę. Powiem tak, jeśli my sami się nie będziemy dyskryminować, to właśnie nie będzie tej dyskryminacji. Owszem, ja mogę powiedzieć, ja mogę być dyskryminowana w koszykówce, no bo mój wzrost nie pozwoli na to, żebym zagrała w koszykówce, ale to my sami, tak jak tu Wojtek powiedział, że rzeczywiście nie dajmy się mówić, że jesteśmy niepełnosprawni, bo my w jakimś stopniu innym jesteśmy pełnosprawni, bo możemy coś innego bardziej zrobić. Ja rzeczywiście miałam, w pewnym okresie był taki moment, że zaczęli, no ale to też, też tak trochę człowieka motywuje. Jak hejtowali mnie trochę na samym początku osoby pełnosprawne, że ja mam krótsze, niby krótsze ręce, że mam krótszy ruch, tak naprawdę później według fizyki to wcale nie jest tak. Że możesz więcej wycisnąć? Tak, czy, że mogę więcej wycisnąć, ale że właśnie, że to jest nieproporcjonalnie. Jak się okazało, to właśnie nie jest tak. I mnie to motywuje, żeby właśnie udowodnić, że to nie ma tak, że nas trzeba bardziej tak z takim, no jakby głaskać i powiedzieć, że nie, no dobra, to właśnie wyciągnijcie nas i nawet do takich rozmów i nawet dzisiaj miałam taką fajną sytuację. Szłam i dzieci mówią, o, pani chora. Ja mówię, nie, nie jestem chora, po prostu nie urosłam. Nie? I to wystarczy, żeby od takiego zalążka było przekazane. I ja akurat, ja to się śmieję, gdzie diabeł nie może, tam kozdryk pośle, więc pod tym kątem wulkan energii, bo sama ta pozytywna energia przyciąga ludzi. Jeśli będziemy smutni, będziemy ciągle narzekać, no to ludzie się też odwracają. Bo mi, szczerze mówiąc, to też, gdzie jest najwięcej energii? Tam, gdzie jest słońce. Więc słońce zawsze jest z uśmiechem i trzeba tak podchodzić do życia. Agnieszko, do ciebie pytanie przede wszystkim, jak zareagowałaś, jak Wojtek zaczął cię namawiać do wzięcia udziału w tej akcji? Co pomyślałaś o akcji wspólnej sportowców olimpijskich i paraolimpijskich, czyli pełnosprawnych, niepełnosprawnych, choć tutaj, jak idziemy za nomenklaturą Wojtka, para sportowców. Dlaczego się zgodziłaś? Zacznijmy od tego, że on w ogóle nie musiał mnie namawiać. Więc po prostu zadzwonił i powiedziałam, jasne, nie ma problemu. Myślę, że to właśnie fajne jest. Tak jak tutaj Justyna i Wojtek powiedzieli, też jestem zdania, że nie powinniśmy być na nie. Taki przykład z mojej dyscypliny, na przykład jak my trenujemy, jesteśmy na treningu i jest jakiś błąd, to my z dziewczynami ustaliłyśmy, że na przykład nie mówmy sobie nie zadzieraj, to jest taki nasz slang powiedzmy, tylko na przykład wpuść pióro szybciej do wody, żeby nie mówić nie, bo wtedy to jest takie psychologiczne, że błąd i tak dalej, a jak pomyślimy, że wpuść pióro, to to robimy automatycznie, a nie, to jak, no jestem podobnego zdania, bo że tak powiem, w takich najprostszych sytuacjach mam przykład, a uważam, że to świetna inicjatywa, bo generalnie jestem bardzo otwarta i myślę, że to fajne. Ja jak zobaczyłam pierwszy raz ten teredy z tomiciarki przeszły, im się płakać chciało. I nawet dzisiaj biegając słuchałam tej piosenki, bo nie chciało mi się iść na ten bieg. Przepraszam, nie powinnam tego powiedzieć, ale przyznam się, nie chciałam się. Ale każdy z nas to chyba czasem przychodzi. Tak, to jest taki must have każdego sportowca. Czasem się nie chce i tak jest, ale właśnie dlatego, jak sobie puściłam tę piosenkę, to mówię, kurczę, idę. I myślę, że właśnie musimy przełamać, zrobić ten pierwszy krok i jak zrobimy ten pierwszy krok, wyjdziemy z domu, włączę ten zegarek, to już mi się zaczyna chcieć. A propos pióra, o którym mówiła Agnieszka, chciałem się pochwalić, że zobaczcie, jakie pióro dostał kanał sportowy. Wiosło legendarne, normalnie 3-metrowe, ale zobaczcie, tyle tylko się tu zmieściło do studia. Musieliśmy ciąć, ale jest i jest z podpisem mistrzyni świata i Europy Agnieszki. Bardzo dziękujemy, bardzo cenny i w ogóle wyjątkowy. Nie wiem, czy jest drugie studio takie na świecie, które miałoby tak cenny takie cenne trofeum u siebie. Bardzo, bardzo dziękujemy. Nie ma problemu. Słuchajcie, a do nas dodzwonił się kolejny widz, więc bardzo, bardzo proszę. Halo, halo. Dzień dobry, Patryk z Warszawy z tej strony. Cześć Patryk. Cześć. Witam. Ja mam pytanie takie, może powiem tak.
Moim zdaniem olimpiada i paralimpiada nie odbędzie się, no ale jest jakaś tam niby nadzieja. Czy myślicie, że ten rok bądź 4 lata, nie wiem, dużo sportowców, nie wiem jak to powiedzieć, nie będzie miało szansy wystartować w olimpiadzie? O, może tak. O, to jest bardzo... Dużo osób straci szansę. Mhm. Dziękujemy bardzo, to jest bardzo dobre pytanie. W ogóle powiedzcie, co pandemia i to, że nie... Bo przecież normalnie byśmy tu siedzieli i rozmawiali, jak wam poszło w Tokio, tak? Wam się udało we czwórkę poprawić brąz? Czy jest lepiej? W końcu w międzyczasie jako mistrzynie świata byście przystępowały do... Czy na ile pandemia wam popsuła plany, czy na ile w zasadzie się cieszycie, że macie rok więcej na przygotowania? Agnieszko? Ja powiem tak, jak byliśmy na zgrupowaniu w Portugalii i zamknęli granice, wróciłam do kraju, mieliśmy z dziewczynami tam obowiązkową kwarantannę, no dla mnie to było strasznie, duży stres, nie mogłam spać, ale wynikało to z mojego błędu, ja za dużo rzeczy sprawdzałam i po prostu za dużo tych informacji w głowie. Zrobiłam sobie detoks, nie wchodziłam do internetu. I później naprawdę ta informacja, już byłam, mimo że jeszcze nie było tej informacji, że nie odbędą się te igrzyska, i ciągle było mówione, że niby się odbędą i nagle było boom, przełożone na kolejny rok. I tak naprawdę ja jestem w szoku, bo ja przyjęłam to ze spokojem. Stwierdziłam, że tak musi być. Ja trenując 15 lat tak naprawdę spotkanie z rodziną musiałam planować w kalendarzu, więc to był mój gratisowy rok z moim mężem i jestem zdania, że coś odwlecze, to nie uciecze. Widocznie los tak chciał. Po prostu to jest dla mnie rok z wspaniałymi dziewczynami gratis. Nie można zagwarantować nic w sporcie, ale według mnie, jeszcze tutaj wracając do pana, chciałam powiedzieć, że nie mówmy, że igrzyska się nie odbędą, bo się odbędą. Bądźmy dobrej myśli. Więc no mówię, że uważam, że widocznie los tak chciał. Oczywiście to była straszna sytuacja, ale skupiłam się na takich swoich, że tak powiem, niuansach, które są słabe i ćwiczyłam je podczas tej pandemii. Ćwiczyłam na ergometrze, nie było czucia wody, ale myślę, że wiele nie straciłyśmy, bo ja jestem zdania, że jak ma zaskoczyć, to zaskoczy, więc wejdziemy do tej łódki i będzie szybko. Justyna, czy dla ciebie stracony rok, czy znaczy, wolałabyś... Ja mam podobne zdanie jak Agnieszka. Akurat trzeba było wykorzystać ten moment, jeśli jesteśmy w, akurat w tym momencie, w okresie mocnych treningów, to wykorzystajmy ten czas dla najbliższych, gdzie ten czas nie mogliśmy poświęcić w okresie tych swoich wielkich przygotowań. Czasami nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co może być nawet jutro. Możemy wiele planować, uważam, że trzeba planować, bo trzeba żyć z jakimś planem, ale nigdy nie wiadomo, czy jutro się spotkamy. I najważniejszy jest zdrowy rozsądek. Nie ma co, tak jak Agnieszka, ja też na początku byłam bardzo spanikowana, bo rzeczywiście chyba mało kto nie był spanikowany na samym początku, ale taki zdrowy rozsądek to nas uspokoi, żeby się nie nakręcać. Oczywiście zamknięte czy siłownie, tak jak w naszym przypadku, czy tak jak u Agnieszki, czy zresztą u Wojtka basen, wszystko, jesteśmy w stanie jakoś to zamienić, bo ja akurat patrzę na też inne kraje. Kraje, które od początku nawet nie mają takich możliwości dobrego treningu i muszą się ci ludzie przygotowywać. Ktoś, kto do tej pory miał nominację już do igrzysk, czy to są paraolimpijskie, czy igrzysk olimpijskich, to myślę, że tą drogą dalej podążą i może to się droga otworzy na innych tych, też zawodników. Więc ja akurat tu optymistycznie patrzę, że może akurat ten czas będzie rozszerzony dla osób, które nie dostały jeszcze nominacji, a mogą w tym momencie dostać. Wojtek, w twoim przypadku zamrożenie to było przekleństwo czy zbawienie? Bo to jest zabawne, że są sportowcy, na przykład Paweł Fajdek mi przyznał, że... Myślę o tym wywiadzie w tym momencie właśnie. Pawła Fajdka? Dokładnie, tak.
To on przyznał, że to jest pierwszy raz od 20 lat, kiedy on mógł posiedzieć w domu, teraz też spędzić więcej czasu z dzieckiem i w końcu bezstresowo spędzić trochę czasu, poświęcić go dla siebie, prawda? Tak. Ale jak było w twoim przypadku, bo ty przecież no, z basenami było najgorzej, tak? Bo rozumiem, że wy siłownia czy ergometr można w domu, można coś próbować. Można coś na rzekę można wyjść i pływać, czy na kanał, no bo nie tworzy się zagrożenia, no, ale jak masz zamknięte baseny, no to jak możesz się przygotowywać i kontynuować karierę. No niestety, tutaj z basenami akurat było tak, że one w ogóle były przygotowywane do otwarcia w tym ostatnim etapie rozmrażania gospodarki, także czekaliśmy najdłużej. A niestety brak kontaktu z wodą ma naprawdę niedobre skutki, szczególnie przez tak długi czas jak 3 miesiące. Dlatego tutaj od początku było jasne, że przygotowania będą naprawdę mocno zaburzone. Wiedziałem, że igrzyska są przełożone na już po pewnym czasie, na następny rok, więc jest jeszcze na tyle czasu, żeby powalczyć o to, żeby wrócić do dobrej dyspozycji. Dlatego bez paniki od samego początku. Natomiast z jednej strony właśnie czułem, że dużo pracy no niestety poszło w ten przysłowiowy piach, bo zaczynałem się już czuć całkiem nieźle i zaczynało się fajnie pływać. Ale faktycznie z drugiej strony przyszedł taki moment, że usiadłem z żoną i wieczorem na kanapie i mówię, możemy obejrzeć film. Ja nie muszę jutro wstawać na 6. No, okazało się, że mamy tyle czasu do spędzenia, do nadrobienia rzeczy w ogóle, że z jednej strony serce aż rozrywało, bo było żal tej pracy, która niestety gdzieś została zmarnowana na tamten moment, ale z drugiej strony pojawiły się takie okoliczności, że można było zaznać tego życia domowego, potrenować trochę w domu i też odpocząć chyba nawet od wody, bo przychodzi po pewnym czasie, po wielu, wielu latach ciężkich treningów, że człowiek jest po prostu zmęczony już chowaniem głowy pod wodę, słuchaniem tylko szumu wody. No a przecież życie się też toczy, prawda? Więc teraz myślę, że już drugiego lockdownu byśmy raczej nie przetrwali pod kątem przygotowań do igrzysk. To już by bardzo, bardzo mocno zachwiało całym treningiem. Natomiast no, stało się jak się stało. Mamy dogrywkę roczną. No i wszyscy po tej przerwie na pewno jesteśmy głodni sportu, wydaje mi się. Bardzo jesteśmy głodni. I teraz słuchajcie, w Hate Parku dzwonimy do kolejnej ambasadorki. A nie, mam jeszcze teraz telefon. Dobrze, przepraszam, pomyliłem się. To słuchamy widza, który się do nas dodzwonił. Dzień dobry, Andrzej z tej strony, ja jestem z Podjędrzejowa. Witamy pani Andrzej. Dzień dobry. Jestem osobą niepełnosprawną, a przepraszam, parasprawną. Ja się nie przyzwyczaiłem do tej nowej nomenklatury, którą tutaj usłyszałem. O, to fajna nomenklatura jest. Tak, tak. Ja tutaj dzwonię, bo tutaj było też pytanie o dyskryminację. Ja chciałbym troszkę może podciągnąć ten temat, bo wydaje mi się, że postrzeganie nas tutaj, nas, tak, osób, które mają no, swoje problemy zdrowotne, tak, wynika też z tego, jak jesteśmy pokazywani w mediach. W mediach zazwyczaj jesteśmy pokazywani jedynie w kontekście, że trzeba nam pomóc, że potrzeba kosztownego leczenia i tak dalej. Nie pokazuje się tak, jak tutaj pan Michał Polobi, świetnie, że robi takie programy, zaprasza właśnie paraolimpijczyków, pokazuje ich sukcesy, ich determinację, no i że można się realizować. To jest piękny przykład dla nas wszystkich osób, takich, no, którzy no, mają swoje problemy, tak, wynikające ze zdrowia. Natomiast no, generalnie wydaje mi się, że jest problem z mediami, tak? Igrzyska olimpijskie no, są bardzo szeroko pokazywane, a igrzyska paraolimpijskie nie są pokazywane. Często są to jedynie kroniki, to często o pora taki, nie wiem, 7 rano i tak dalej. Ja pamiętam 2 lata temu też robiłem zawieruchę w miarę swojej możliwości. Pisałem protesty do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, do Rady Mediów Narodowych i nawet otrzymałem odpowiedź, z której wynikało, co mnie najbardziej zmartwiło, w której pan prezes Jacek Kurski stwierdził, że pokazywanie państwa rywalizacji, bo państwo ciężko trenują przez lata, wyrywają pod krew i łzy, że pokazywanie państwa rywalizacji
nie, bo chciałem, żeby wpisać Igrzyska Paraolimpijskie, podobnie jak Igrzyska Olimpijskie, do wymogu transmitowanych wydarzeń. To ważne wydarzeń, które powinny być w telewizji. I dostałem odpowiedź, że byłaby to decyzja, że nie byłaby to decyzja sprzyjająca pokazywaniu najistotniejszych elementów i wartości sportu paraolimpijskiego, a sugerująca zasadność koncentracji się na transmisję i na rywalizację, która w przypadku przekazu telewizyjnej z paraolimpiady toczy się bardzo często bez udziału reprezentantów Polski. No wydaje mi się, że ten aspekt sportowy też ma ogromne znaczenie, że no wie pan, po to trenujecie, żeby osiągać sukcesy, zdobywać medale Mistrzostw Świata, Europy, Igrzysk Paraolimpijskich. Dlaczego się tak dzieje? To też do pana Michała pytanie, że no media tak jednak po masowemu traktują sport niepełnosprawny. Jest możliwa sytuacja w Polsce kiedykolwiek, że parasportowiec będzie nominowany w jednym plebiscycie razem ze sportowcami olimpijskimi. Że po prostu będziemy w jednej puli i ludzie będą mogli głosować na sportowca, parasportowca. Aha, to jest... Nie wiem, czy to by było właściwe, no bo zobacz, jakiś fantastyczny wynik mógłby umknąć. Wyobraźmy sobie, nie wiem w ogóle, czy będzie plebiscyt w tym roku i na jakich zasadach po tym zamrożeniu, no ale pewnie z racji popularności ciężko sobie wyobrazić, żeby ktoś inny wygrał niż Robert Lewandowski, który wygrał wszystko, co było do wygrania, Ligę Mistrzów, najlepszy po prostu piłkarz, a to jest najpopularniejsza dyscyplina. Ja, ponieważ w swoim czasie odpowiadałem za to w Przeglądzie Sportowym. Mieliśmy kategorię w plebiscycie na sportowca roku, po prostu niepełnosprawny sportowiec roku. Tam wewnątrz były kandydatury, no żeby po prostu docenić to środowisko, żeby to no, gdzieś nie przepadło. I myślę, że Polski Komitet Paraolimpijski też ma swoje wybory na sportowca roku. Czy się, nie wiem, czy to byłby dobry pomysł, żeby mieszać, no jednak jest, tak jak jest Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski. Jeśli chodzi o media, to chcę powiedzieć tutaj pytanie może do Justyny, która ma największy staż, tak, bo jeszcze startowała na właściwie początek kariery 2005 rok, dobrze pamiętam? W dyscyplinie paraolimpijskiej, tak. A potem igrzyska w Pekinie. Tak. Może ty powiesz, jak się zmieniła atencja mediów, bo moim zdaniem ona bardzo, bardzo rośnie. Zobaczcie, tu powiem na obronę, ciężko mi tu polemizować z pismem z Krajowej Rady, ale TVP, co byście o niej nie powiedzieli, to bardzo dużo robi dla sportu paraolimpijskiego. Wręcz za tej obecnej władzy, czyli od igrzysk w Rio. Igrzyska w Rio były pokazywane normalnie, były transmisje, nie jakieś kroniki, nie jakieś retransmisje, tylko na żywo zawody z igrzysk. A przypomnę, że w Londynie, co było bardzo, bardzo smutne, bo Londyn to jest Mekka w ogóle i Anglia sportów niepełnosprawnych. Tam oni są najbardziej pełny stadion na zawodach. Ja byłem na przykład na Mistrzostwach Świata, też w para lekkoatletyce i był pełny stadion. Ludzie wiedzą, znają tych zawodników, biorą od nich autografy, wszystkich znają. Tam to są naprawdę idole, nie mówiąc o tym, że tytuły szlacheckie otrzymują. Naprawdę sport paraolimpijski jest tam traktowany na równi z olimpijskim. W ogóle pozwolę sobie wtrącić, że z Londynu wywodzi się idea paraolimpizmu, bo to w Londynie, tak. W podlondyńskim tam Stoke, Middlestone bodajże powstał ten pomysł i dlatego to jest taka Mekka. I to tylko powiem, że Polska, w Europie tylko dwie stacje telewizyjne nie transmitowały igrzysk. Albańska telewizja i Polska. Wszystkie inne kraje miały transmisję z igrzysk paraolimpijskich. Od tego czasu się naprawdę sporo zmieniło, najlepsze. I zaraz wrócę do ciebie do tego pytania. Tylko mamy na linii ambasador też akcji, bo mi się chce. Uwaga, dodzwoniła się do nas, mamy na Skype'ie Joannę Jędrzejczyk. Dzień dobry. Dobry wieczór. Cześć. To wy dzwoniliście do mnie. Aha, tak. Przepraszam. A ja pędziłam, bałam się, że się spóźnię, przepraszam, ale wszystko się udało, bo
wróciłam właśnie z boksu, jestem jeszcze zmachana. Ale gdzie w ogóle, jesteś, bo ja nawet nie wiem, czy ty jesteś w Polsce? Jestem w Polsce, nigdzie na razie nie uciekam. COVID dość mocno daje się we znaki w Stanach, tym bardziej na Florydzie, jest okres huraganów, także siedzę zdecydowanie, do końca roku siedzę w kraju i nie uciekam. Chcę cię zapytać, dlaczego zgodziłaś się wziąć udział w akcji, bo mi się chce, choć mnie to w ogóle nie dziwi, że się zgodziłaś, dlatego że nie wiem, czy to wszyscy wiedzą. Nie ma tak wielu sportowców tak bardzo wykorzystujących swoją olbrzymią popularność w celach charytatywnych, pomaganiu innych. Na przykład w swoim czasie z Janną wspólnie działaliśmy w Szlachetnej Paczce i robiliśmy spotkania. Właściwie ty można powiedzieć, że nigdy nie odmawiasz, tak? Jakoś czuję, że no, z czego to wynika, jestem bardzo ciekawy i czemu tutaj też nie powiedziałaś nie? No Michale, ja najbardziej wspominam to, że do sumie 2 czy 3 lata temu nieśliśmy wspólnie zdjęcie olimpijski przed olimpiadą zimową. Ale to dużo, dużo fajnych rzeczy się dzieje. No, ja tutaj nie mogłam odmówić Michałowi, wspaniała inicjatywa. Ja dzisiaj jeszcze słuchałam Wojtek, zabij mnie, znokautuj mnie następnym razem. Nie mogłam odmówić w ogóle, jak ja poznałam Wojtka, jego żonę, w ogóle całą ekipę, to była petarda. Ja dzisiaj jeszcze oglądałam ten klip ponownie, słuchałam tej muzyki i to jest naprawdę kawał wspaniałej inicjatywy pracy i fajnie, bo ja uważam, że sport, muzyka, artyzm, to wszystko się łączy i że to jest super przekaz i to jest bardzo fajna droga, aby pokazywać właśnie sport osób niepełnosprawnych i właśnie przekonywać media, cały mainstream do tego, aby o tym mówiły. Ja też gdzieś będę twarzą olimpiad specjalnych w tym roku. Paulina Krupińska, Tomasz Wolny, będziemy na okładkach właśnie takich biletynów. To dzięki wszystko Ani Lewandowskiej, która zachęciła mnie do tej akcji i gdzieś wciągnęła mnie w tą akcję. Także uważam, że tutaj nie powinno być podziału, czy jesteśmy sprawni, czy nie do końca sprawni. Świat stoi przed nami otworem i Wojtek jest tego przykładem, bo to jest wspaniały facet, pomysłowy, wspaniały sportowiec, artysta, no ale mówię, wspaniały mąż i przyjaciel, nie? Asiu, powiedz, właśnie cała twoja kariera to jest takim dowodem na to, właśnie ty jesteś zaprzeczeniem mówienia nie. Choćby ktoś nie wierzył w ciebie, zwłaszcza w tych początkach kariery, ktoś by cię zniechęcał, mówił, że się nie uda, to ty jesteś właśnie dla mnie osobiście też takim wzorem determinacji. Dziękuję. I niezgody na porażkę. No ale zobacz, kto siedzi, masz dzisiaj naprawdę, no to, że oni siedzą przy tobie, Michale, i tutaj ekipa, która z tobą siedzi, to oni są przykładem ciężkiej pracy i wiary. No Aga, która się teraz uśmiecha, mówi tam, kto uśmiechnie się, ale słuchajcie, no zdecydowanie ja zawsze to uwielbiam. Mnie to nakręca, mnie to gdzieś motywuje, jak ktoś mi mówi nie, to ja wracam ze zdwojoną siłą i wszyscy się pytają ostatnio, chociaż zawsze ja tak mam, ile trwa moja doba. Ja mówię, że 24 godziny, jak u każdego. To chodzi o odpowiednią organizację czasu pracy. Ja w ogóle już teraz założyłam t-shirt Janka, który ma 4 latka, ma 30 centymetrów guza. Kupujcie te koszulki. Kupiłam cały wczoraj. Przeznaczony jest na Jasia. Słuchajcie, jak ja się dowiedziałam, że te 4-letnie dziecko motywuje swoich rodziców do tej walki, to ja po prostu nabrałam skrzydeł. Oczywiście oni o niego dbają, ale to ja mówię, to musimy być otwarci na wszystko. No dzisiaj akurat mówimy o sporcie paraolimpijskim i mam nadzieję, że to cały czas się będzie poszerzać. Grupa fanów, jeszcze większy mainstream, jeszcze więcej sponsorów i to, o czym mówiliście przed chwilą, te transmisje telewizyjne. Nie? Powiedz nam, bo tu rozmawialiśmy o pandemii, co pandemia napsuła w twojej karierze, w twoich planach, czy musiałaś z czego zrezygnować, czy dalej jeszcze, no właśnie słyszymy, zamiast na Florydzie z Mike'iem Brownem jesteś w Polsce i w ogóle jak to wygląda, słuchaj, kiedy do tych Stanów polecisz? Ona mi więcej dała niż zabrała. No, tak? Że poznałam Wojtka i że nagraliśmy ten fajny klip, ale nie wiem, no
ja i tak, sami wiecie, dałam bardzo mocną walkę. Ludzie by chcieli mnie z powrotem zobaczyć w oktagonie, gdzie ja ostatnio opisałam coś, że chcę dbać o swoje zdrowie, bo ja po 17 latach i po tych ostatnich obrażeniach w walce, które na szczęście były powierzchowne, też chcę jeszcze bardziej zadbać o swoje zdrowie. Ja już nie mam 25 lat, ale mam 33 lata i nie to, że mi się nie chce, bo mi się bardziej chce. I to jest fajne, bo wiesz, spotkałam się z Agą Radwańską czy z Marcinem Gortatem, którzy zakończyli już swoje kariery sportowe, chociaż teraz są bardzo aktywni, a ja mam odwrót, mi się chce, ja czuję cholerny ogień do tego i będę jeszcze walczyła długo, ale nie chcę już walczyć 3-4 razy do roku. Bardzo dużo mnie to kosztuje, rozłąka z bliskimi, gdzieś strata takiego życia prywatnego, zbijanie wagi, co się odbija właśnie na moim zdrowiu. I po prostu tych walk, ja będę walczyć, ale tych walk będzie mniej. Także na Florydę prawdopodobnie wrócę w styczniu. Planowałam wrócić w lipcu, to wiadomo, COVID, loty, kwarantanny, teraz okres huraganów. Mam gdzieś swoje plany, otwieram swoją fundację, kończę pisać drugą część mojej biografii. Mam nadzieję, że już w tym roku ujrzycie dokument, który został nakręcony już 2-3-4 lata temu, bo ekipa telewizyjna Tomek Oniński, Monika, która była operatorem, podążali za mną przez 2-3 lata. Także dużo się dzieje i ten COVID dużo zabrał i bardzo dużo ponosimy cenę. Ja bardzo ubolewam nad zamkniętymi biznesami, nad ludźmi, którzy tracą pracę, nad ludźmi, którzy są w patologicznych związkach i jak mieli deskę ratunku, to teraz jednak jest mniej, bo ludzie popadają w choroby, w depresję i na to też trzeba bardzo mocno zwrócić uwagę, ale zachęcam do uprawiania sportu, zachęcam do zdrowego odżywiania, bo taka higiena naszego organizmu, higiena duszy, głowy naprawdę pomaga w rozwoju i w takim pozytywnym nastawieniu. Jeszcze jedna tylko kwestia, bo co jest też charakterystyczne u was, jak często zapraszam sportowców paraolimpijskich czy olimpijskich, że też staracie się robić bardzo dużo dla innych. Ktoś kiedyś, jeden z was powiedział, że to jest takie posyłanie windy na dół. Teraz widzę, Jasiu, że się zaangażowałaś w Mateusza Gamrota, w pomoc mu do wejścia do UFC. Myślisz, że to się może udać z twoim wsparciem, z twoimi rekomendacjami? Ja myślę, że Mateusz nie potrzebuje wsparcia, że ten bilans zero przegranych walk na jego koncie i to, jaką karierę zrobił tutaj w Polsce, w polskiej organizacji, w europejskim, tutaj zrobił szum w Europie. Także myślę, że Mateusz sam się broni umiejętnościami. Trenował już kilka razy w American Top Team z topową czołówką, jeżeli chodzi o UFC. Dawał sobie radę i myślę, że on jest odpowiednim materiałem i naszym towarem eksportowym do Stanów Zjednoczonych i walk w UFC. Mam nadzieję, że już wkrótce, trzymam za to kciuki i mam nadzieję, że już wkrótce o tym usłyszycie. Czy wy chcecie, ja się zanim ją puścimy, coś jej przekazać, powiedzieć? To znaczy oczywiście oprócz naprawdę moich wielkich ukłonów, Asiu, że jesteś z nami, że też ci się chce. Chciałem się ciebie jeszcze zapytać. A kiedy mi się nie chce? Mi się zawsze chce. No właśnie. No właśnie, powiem ci, że cała to, że ona. Udało nam się skontaktować, to jest w ogóle coś niesamowitego. Ja ci bardzo za to dziękuję. Ale powiedz mi, bo jestem bardzo ciekawy, to w takim razie kiedy planujesz wrócić? Kiedy planujesz jakąś walkę najbliższą stoczyć? Czy to już będzie raczej przyszły rok w ogóle? Czy... Ale jesteś. Czy nie chcesz o tym rozmawiać? Ja Janejczyk wraca w 2021. Nie, powiedziała, że za 12 miesięcy chcę wracać. Chcę wracać, bo ostatnio było tak blisko. Bardzo chcę wracać, chociaż zmieniłam w ogóle nastawienie tak jakby do... Nie do wygrywania i przegrywania, ale do posiadania tytułu bądź nie posiadania, bo ja się czuję top of the top i ludzie, którzy mi umniejszają, chociaż ja tylko widzę dobrą energię i ją przyciągam i ją daję... którzy mi umniejszają, o, przegrałaś ostatnią walkę, ja mówię, dobra, w ogóle znasz się na tym, oglądałaś tą walkę, bo to było, wiesz, na milimetry i chyba wolę dawać takie walki, bez względu, czy wygrana, czy przegrana, dawać po prostu takie walki, gdzie klękają narody, nie? I to jest bardzo fajne. Wracam w przyszłym roku, myślę, że najwcześniej
najwcześniej druga połowa przyszłego roku, ale chcę się rozwijać, chcę trenować, chcę wrócić do Stanów, być może znowu wrócić do Holandii, nie wiem, mam szerokie plany. Teraz jak jeżdżę po Polsce, czy to jest Warszawa, czy to jest Kraków, czy to jest Poznań, jutro jest Wrocław, to ja zawsze zabieram ze sobą torbę i sprzętu i ciuchów treningowych i trenuję w różnych klubach, bo od każdego możemy się czegoś nauczyć. My często próbujemy się uczyć od tych tylko najlepszych, a nie, warto się uczyć od amatorów, czy półzawodowców i nauka jest każdego dnia, ale kochany, wracam, także wiesz, żona cię będzie szturchać na walce i ci wszystko opowiadać. Nie? Żeby mnie szturchała jak ty, bo wiesz, ja bym mógł tego nie przeżyć. Obronię cię. To na koniec tylko dwa cytaty z czatu. Rymcymcym, Aśka, serduszko, wracaj z kolejnymi walkami. Fantarasa, uborasa. O mamo, jaka Aśka jest słodka, lubię. No więc widzisz. Brzmisz tak to świetnie, jakbyś jutro miała wracać. Tak, a ja nie słodzę od wielu lat. I'm sweet enough. Ale dziękuję bardzo za wsparcie. Ja mówię, w życiu każdego człowieka chyba przychodzi taki moment, że to, za czym tak mocno goniliśmy i coś, co było takim naszym wyznacznikiem, to nadal pozostaje tym wyznacznikiem, ale troszeczkę w takich innych proporcjach. Te życie uważam, że każdego dnia powinniśmy tak jakby przewartościować i zaczynać ten dzień na nowo. Żyć jakby jutro miała nie być, ale nie tak skrajnie, prawda? Ale tego życzę wszystkim, bo przytoczę znowu to. Ja zaraz minie rok, jak straciłyśmy naszą siostrę, taką przyjaciółkę od wielu lat, która cholernie chciała żyć. I jej strata, ja tak mówię, Boże, czemu, nie? Czego my się mamy nauczyć? Właśnie tego, żeby żyć każdego dnia, nie? I dawać siebie maksa. I dobro zawsze się obroni i dobro zawsze wraca, nie? Także kochani siedzący tam, dawajcie z siebie maksa każdego dnia. Jak ciebie Zyła, to zawsze maksa się daje. Ja nie wiem, ja poznałam Asię na... My to pijemy. Tak, wszystko dzięki Jak się tobie. Poznałyście? Na balu mistrzów sportu. I to też ja wspominam tą sytuację, bo Asia stała, no i wiadomo, Asia tłum, każde zdjęcie. Ja tak mówię, dobra, poczekam, ja nie chcę zdjęcia, chcę poznać tą dziewczynę po prostu. No i mówię, raz kozie śmierć, podeszłam. No i tak naprawdę, no Aśka, kurczę, do niej napiszę, ona ma milion tych fanów i zawsze mi odpowie, ja naprawdę nie wiem. I w ogóle, a jeszcze jedno, najlepsze jak Maciek raz pojechał do Asi, bo miała taką małą przesyłeczkę dla mnie i Maciek wraca, Maciek to mój mąż, do domu mówi, słuchaj Aga, ja jej nie znałem, a ona, siema Maciek, jakby najlepszy kumpel. Później Maciek mówi do mnie, jak spytałam się jej coś o walkę, to widać, ta iskra w oku od razu, no chodź. Po prostu jak on to mi opowiadał, to ja miałam wrażenie, że no właśnie ją widzę, tak jak tutaj opowiada o tych walkach, które będą, więc to było takie śmieszne, że no taka iskra, no nie wiem, dla mnie to jesteś, dajesz energii 100%. Oj, dajesz. Dzięki Asiu za połączenie. Dzięki, i za to Michale, przesłanie. Bardzo miło, że ostatnio bo się przyjaźnię z Cezarym, jutro się z nim widzę i bardzo miło wspomina wywiad z tobą, także fajnie. Bo też poznałam na ulicy. Tak, ja z podróży ostatnio wracałam z Krakowa późnym wieczorem, on akurat wrócił z wywiadu z tobą, także fajnie, bo uważam, że Cezary Trybański w ogóle jest na liście osób, takich, ja mam taką listę osób i nieważne, co te osoby by zrobiły, ja będę się kłaniać w pas i to jest właśnie Cezary Trybański, pierwszy Polak w NBA, mega szacun, nie? Ale Czaruś, nie ma tak dobrze. Jutro dostaniesz bęcki, jak się spotykamy. No właśnie. No, nawet rozmawialiśmy o tym, czy, bo on trenuje rzeczywiście boks i teraz nawet ma co prawda rękę w gipsie, ale nie wykluczał, może ja kiedyś... Ja mu złamałam, słuchajcie. Oktagon. Nie żartuję. Naprawdę? Naprawdę. O, jaka szkoda, że go na to nie nacisnąłem tutaj, kiedy siedział przy tym stole. I jeszcze raz wielkie dzięki. Tak, cześć. Trzymajcie się. Trzymaj się, papa. No, Asia, tak jak mówicie, ale każdy z was jest tutaj takim wulkanem pozytywnej energii. Mamy podobno widza też, który cały czas czeka, więc bardzo dziękujemy za cierpliwość i prosimy bardzo. Halo, halo. Witam serdecznie Michał, witam serdecznie gości, całą trójkę, miło się na was patrzy i słucha. Witamy, dobry wieczór. Dobry wieczór. Michał, ja tu dzwonię też w takiej sprawie. Jestem trenerem piłki nożnej i tak co roku w wakacje
Staram się jeździć rowerem po świecie. Rok temu ruszyłem do Rzymu na rowerze. W tym roku z powodu tego COVID-u ruszyłem tylko szybko, spontanicznie do Częstochowy. I udzielam się też charytatywnie. I w tym roku zdecydowałem, że chcę oddać charytatywnie ten rower, na którym byłem, serwisowany. I do ciebie tu jest prośba. Czy nie pomógłbyś jakby w pomocy tutaj udostępnianiu tego linku na temat roweru? I odważyłem się zadzwonić, bo powiem szczerze, że to jest niezły stres, tak nawet zadzwonić. Tak, dlatego was tutaj wszystkich podziwiam, że tak świetnie się prezentujecie przed kamerami. Bo również otrzymałem na ten cel, który chcę tutaj, w cel charytatywny tutaj dla Zosi, która potrzebuje pieniążków na lek SMA, otrzymałem od Adriana Castro, który was serdecznie pozdrawia i ogląda. Pozdrawiamy tak, Adriana serdecznie. Znakomity paraolimpijski szermierz. Tak jest. Słuchaj, tak oczywiście jest. Podeślij mi tego linka najlepiej na Messengerze i chętnie wrzucę w swoje social media, na Twittera super, najlepiej. Druga sprawa. Michał, czy mógłbym na przykład poprosić cię, jakbym dostarczył na przykład piłkę, żebyście całą ekipę z kanału sportowego podpisali i też byśmy to wrzucili na licytację? Żaden problem. Najlepiej wpadnij tutaj do nas kiedyś, kiedy nas ciężko we czwórkę, ale paru z nas ale ci podpisze. Ale zostawiam piłkę i kiedyś tam bym odebrał najwyżej. No. Jasne, zapraszamy serdecznie. Całą ekipę. Zapraszamy. Dzięki jeszcze raz za telefon. Pozdrawiam wszystkich. Jesteście naprawdę wspaniałą inspiracją dla nas wszystkich. Pozdrawiam serdecznie i miło was się słucha i dalej będę oglądał. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. To wrócę do tego pytania, które ci zadałem, ale nie zdążyłem dać ci odpowiedzieć. Czy nie uważasz, że jest lepiej, że w Polsce się coś zmieniło na dobre, że media... No zresztą, przepraszam, właśnie w TVP nakręciła o tobie film, tak? Więc ciężko tu narzekać na brak zainteresowania mediami. Ja tak uważam też. Tym bardziej, że teraz mamy możliwość taką internetową oglądalność. Owszem, jeśli nie ma możliwości telewizja puścić wszystkiego, to naprawdę teraz jest taka możliwość, że nawet można zobaczyć to wszystko w internecie. Ale ja z przebiegu 20 lat swojej kariery sportowej jako ogólnie, a jako w sporcie paraolimpijskim widzę tą różnicę, co było na początku, co jest teraz. Rzeczywiście nawet często mi się zdarza, że osoby gdzieś tam na mieście właśnie mnie spotykają, a ja widziałam panią w telewizji. Kiedyś tego nie było, a teraz nie, ja tłumaczę też, że od razu Krakowa nie zbudowano. Musimy chwilę poczekać. Musimy, to my budujmy też to, żeby nas pokazywali. I ja uważam, że w ogóle idzie w dobrym kierunku, że nas pokazują. I nie dajmy się nakręcać. Ja tu trochę inaczej podejdę. To, co tutaj nasz widz powiedział, że tylko nas pokazują, że jesteśmy biedni, potrzebujemy. Nie. Jeśli będziemy chcieli w taki sposób, żeby nas media przekazały taką informację, to przekażą. Ale jeśli ja... Dlaczego? Właśnie zaprosiłeś mnie. Czy ja tutaj proszę o pomoc? Nie. Właśnie chcę pokazać, że właśnie nie tylko są osoby z niepełnosprawnością, czy tak jak mówimy, parasportowcy, z jakąś potrzebą. To samo, to co tu jeszcze wspominaliśmy o tym, że czasami pomagamy osobom właśnie, czy dzieciakom, które potrzebują tej pomocy, potrzebują wsparcia. My się też od nich wiele uczymy. To co mówiła Asia też, że nie musimy mieć nauczyciela tylko najlepszego. Czasami możemy mieć bardzo dobrego nauczyciela, który też podąża naszą drogą i on nam kieruje. A propos tego, Agnieszka, powiedz, czy ty, bo ciężko tutaj mówić o braku zainteresowania mediów, ale jesteś jednak, co tu dużo mówić, przedstawicielką dyscypliny nie bardzo medialnej. Nie, już nie stawiam tu, nie porównuję z piłką nożną czy innymi, ale jednak taką, która odżywa najbardziej jednak co 4 lata, kiedy są igrzyska. Jak sobie z tym radzisz? Czy to jest problem? Czy narzekasz? Czy uważasz, że ci cholerni piłkarze zarabiają za dużo? Bo niektórzy sportowcy nawet pływacy, nie wymawiam, broń Boże, Wojtkowi, ale zdarzało się irytacja, tak, tą popularnością. Czy to ciebie trochę boli, że wioślarstwo tylko jakby odżywa, a ma tylu bohaterów, ale oni są od igrzysk do igrzysk.
Tak, ale po pierwsze uważam, że zawodnicy powinni być otwarci, powinni nie wstydzić się, przede wszystkim mówić o porażkach, bo uważam, że u nas jest coś takiego, że jak jest sukces, wszyscy o tym mówią, a jak się noga podwinie, to niekoniecznie. Ja nie wstydzę się mówić na swoich profilach, że na przykład przegrałam, bo uważam, że takie jest życie, taki jest sport, to po pierwsze. Po drugie, nie mam za złe, że piłkarze zarabiają więcej. Owszem, mam swoje zdanie, czasem uważam, że nasz wysiłek, nasze pieniądze nie są adekwatne do tego... Jaki wysiłek wkładamy? Pomieszam, ale każdy wie, o co mi chodzi. Ale ja też oglądam piłkę nożną i tak naprawdę jak ktoś od nas narzeka, że piłkarze zarabiają więcej, a ja mówię, okej, a oglądasz judo Mistrzostwa Świata czy piłkę nożną? Mówię, załóżmy piłkę nożną. No, nie miej pretensji do ludzi, jak robisz sam to samo tak naprawdę. Nie oglądasz tych niemedialnych dyscyplin, tylko tą najbardziej medialną. Więc my zróbmy, pokazujmy te nasze... treningi, nasze porażki, sukcesy i nie narzekajmy na cały świat, że nas nie ogląda, tylko pokazujmy im, że warto nas oglądać. Owszem, chciałabym, żeby wioślarstwo było bardziej popularne, bo ja nie uważam, że to jest niemedialna dyscyplina, tylko niepopularna jeszcze, bo w innych krajach jest ona bardzo popularna, więc myślę, że... Podczas igrzysk to się po prostu ogląda nie tylko finały, no po prostu z zapartym tchem. To jest, tak. to jest fajnie pokazywane show. Więc uważam, szkoda, że tylko tak, w czasie że my igrzysk. Sportowcy powinniśmy wyjść do ludzi, pokazywać, co się u nas dzieje. A co jeszcze a propos wioślarstwa chciałam powiedzieć, że będzie nowa dyscyplina, co może niektórym się spodoba. Będzie to wioślarstwo morskie. Mój mąż będzie pierwszą osobą z Polski, który będzie startował, bo to ma wejść na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, wioślarstwo morskie. I pod koniec października właśnie jedzie jako taka pierwsza osoba. Został wysłany przez nas związek na Mistrzostwa Świata, bo to ma być nowa dyscyplina, na więc czym idzie sprawdzić. Polega? To znaczy, że się pływa na morzu i się walczy z falami? Dokładnie, ale więc ja, to będzie taki trochę ekstrem, więc może przyciągnie innych widzów. Ja do końca nie wiem, bo tam jest wyścig na 3 albo 6 kilometrów, albo finał jest tak, musiałabym się Maćka spytać i trzeba ominąć bojkę, więc tak naprawdę myślę, że to będzie sam ruch podobny, ale będzie się liczyła dużo bardziej taktyka. Nie wiadomo, może właśnie to jest takie unowocześnienie, że ludziom się to spodoba. Ja nie jestem na nie, co więcej będą miksy, to kto wie, może zawodnicy będą na dwójce. To ciekawe. Mamy kolejny telefon, halo, halo. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam panie Michale przede wszystkim. To jest najlepszy skład w Facebooku, tak. Który oglądam od pierwszego dnia, jak pojawiliście się na kanale sportowym. Rewelacyjna inicjatywa. Co chcę powiedzieć? Jestem Tomek z Podżywca w ogóle. Jestem nauczycielem WF-u w małej szkole na wsi. I muszę powiedzieć, że to jest po prostu inspiracja dla dzieciaków. I byłoby super, gdyby na przykład osoby, które siedzą dzisiaj w studiu, ja też oglądałem ostatnio na jakąś migawkę z TVP Sport, z zawodów, właśnie paru olimpijczyków, to są po prostu ludzie, którzy pokazują innym, jak trzeba walczyć z przeciwnościami losu i jak korzystać z życia. To jest niesamowite, bo i fajnie się strzeliłem, bo słuchałem was teraz przez słuchawkę i tutaj leci wszystko z opóźnieniem. Ale a propos piłkarzy, którzy ścigają się po Warszawie samochodami i uderzają w innych ludzi, a wy po prostu tutaj dzisiaj macie taki skład, jeszcze to, co Asia rzeczywiście wbiła, to jest po prostu niesamowite, żeby dzieciaki was usłyszały i brały przykład właśnie z was. Wiadomo, są piłkarze, którzy są na topie i mamy taki przykład w Polsce również, ale gdzie oni są, tak? Na jakim poziomie? A gdzie mogą być? A my oglądamy jakąś trzecią ligę w telewizji albo coś i jest komentarz dzisiaj na przykład jakichś meczów pucharowych, a tutaj są tacy rewelacyjni ludzie i mówią ci takie wspaniałe rzeczy, że naprawdę wielki szacunek i podziwiam was i chciałem, żeby jak najwięcej Czechów was mogło usłyszeć. Wielkie dzięki za te Dziękujemy. Słowa. Choć oczywiście nie chodzi o to, żeby przeciwstawiać was. Po pierwsze, nigdy nie robiłem tego i pilnowałem się, żeby broń Boże nie przeciwstawiać sportowców paraolimpijskich olimpijskim, bo nikt tu nie jest lepszy, nikt tu nie jest gorszy. Nie, ja nie mówię z pretensją, absolutnie, tylko tak dopowiadam. Dopowiadam. No, to, że inspirujecie, to jest prawda. Ja się w ogóle zastanawiam, ilu z
was jest taką inspiracją dla osób w waszej sytuacji, tylko nie sportowców, które gdzieś załamują się nad swoim losem, siedzą w domu, a wy jesteście takimi wzorami, przykładami osób absolutnie spełnionych, tak? Które i podróżują po całym świecie. Dokładnie. I robią to, co chce. Dokładnie. Wojtek nawet wiem, że jeździł samochodem, tak? A zdarzyło się kiedyś, ale to tylko po parkingu zamkniętym, także wszyscy byli bezpieczni. Nie na ulicach Warszawy, jak ci piłkarze, do których tutaj pije nasz słuchacz, żartuje, ale fajnie, że sobie usiadłeś za kierownicą. Nie ma rzeczy niemożliwych dla was po prostu. No, ale bardziej chodzi mi właśnie o tą inspirację, motywację i właśnie, żeby, bo też tutaj przed chwilą mówimy o różnych dyscyplinach sportu, bardziej intratnych, albo, bo zależy, chodzi o to, żeby znaleźć swoją pasję, tak, znaleźć swoją drogę. I właśnie, żeby spełniać się w tym, co się lubi robić i tak dalej, a nie patrzeć, ile kto zarabia, albo tylko co się w życiu przeżyje. No, po prostu, co jest rewelacją, co wy dzisiaj opowiadacie, to jest po prostu miód na moje uszy, jako dla nauczyciela, tak? Staram się trafić do dzieciaków, które dzisiaj siedzą po ileś tam godzin przed komputerem i nie wychodzą w ogóle nigdzie. Oglądają jakichś celebrytów albo takie rzeczy, które są w ogóle bezwartościowe. Wielkie dzięki za ten telefon. No jesteście, nie byłoby was tutaj w tym studiu, gdyby wam się nie chciało, wam się chce. Jeszcze w dodatku cała trójka, każda z waszych dyscyplin wymaga olbrzymiej takiej determinacji i jest taka, nie chcę powiedzieć, że niewdzięczna, ale wymaga naprawdę żmudnych takich treningów. Po pierwsze chciałem zapytać, jak w ogóle do tego doszło? Jak się zostaje wioślarzem, będąc warszawianką, tak? No bo to nie jest tak, jak zawsze mnie zdumiewało, jak to się stało, że czy Zosia Klepa Packa czy Mateusz Kusznierewicz z Warszawy, żeglarze, medaliści olimpijscy i wioślarka z Warszawy. Są ośrodki jakby takie bardziej predestynujące do wioślarstwa, że nie poszłaś, nie wiem, w siatkówkę, w 100 tysięcy różnych, w lekkoatletykę, tylko właśnie mieszkając w Warszawie zostałaś wioślarką. No tak w sumie można powiedzieć, że trochę przez tą lekką atletykę, bo startowałam w biegach i mnie tam zauważył trener z klasy sportowej. I ja tak zmieniłam szkołę, przeszłam do tej klasy sportowej. Moi rodzice trenowali wioślarstwo i no już później powiedzieli, że mam wybrać klasę o profilu wioślarskim. Ale mamy Wisłę, mamy kanał Żerański. Tak naprawdę no z czasem sobie myślę, że mogłabym robić coś innego, ale z drugiej strony, tak a propos tego narzekania, ja nie wiem, czy robiąc coś innego byłabym tak samo dobra, więc nie mogę narzekać, że coś jest nie tak, bo ja jestem dobra w swojej dyscyplinie i tak naprawdę los tak chciał. I naprawdę jestem usatysfakcjonowana. Ja skończę karierę, sobie wszystko zarobię, będzie super. Nie to, że teraz nie zarabiam, ale chodzi mi, że jak tak porównujemy, tak? Ale naprawdę mi to wielką satysfakcję daje, ale a propos tego, że ciężko pracujemy, myślę, że każdy, jak chce być dobry, nieważne czy sportowiec, czy kurczę biznesmen, czy dziennikarz, no to jeżeli chcemy być dobrzy, musimy ciężko pracować, więc dla mnie to jest takie normalne. Jak ktoś chce być dobry, musi ciężko pracować i uważam, że ciężka praca to jest klucz do sukcesu w każdej dziedzinie. Wojtek, jak to się stało, że zostałeś zawodowym pływakiem, paraolimpijczykiem? Czy to był twój wybór, czy to rodzice cię zaprowadzili i zagonili do pływania, czy od razu to polubiłeś? No jednak to są godziny, sam powiedz ile, tak? Ale wiem, że to są godziny, kilometry przepłynięte w basenie. Nie uniknie się na pewno kilometrów. To faktycznie jest kilkanaście godzin dziennie spędzonych w wodzie tygodniowo. Natomiast no, co mogę powiedzieć? Przez przypadek tak naprawdę to się wszystko wydarzyło. Ciężko nam wszystko, ciężko zaplanować jest, tak jak Agnieszka mówiła, że uprawiała lekkoatletykę i nagle została wioślarką. Uprawiałam to za duże słowo, po prostu przebiegłam. Przebiegłaś i nagle się okazało, że z bieżni wskoczyłaś do Łodzi, tak? I to jest niesamowite. I ja miałem podobną historię, bo ja tak naprawdę przyjechałem na studia do Warszawy i miałem z Warszawy po studiach wrócić, a siedzę już tutaj 9 rok i pływam. I nie planowałem tego. A to wszystko wynika z tego, że tak naprawdę wiadomo, że będąc dzieckiem, to w większości decydują rodzice, prawda? No,
oni pokazują drogę dziecku, to oni wpajają pierwsze rzeczy i kształtują i pokazują to, co to dziecko może zrobić, więc w moim wypadku było podobnie. Moi rodzice po prostu stwierdzili, że widzę czy nie widzę, ale pływać powinienem, dlatego że mój brat był pływakiem, tata był pływakiem, no więc dlaczego ja miałbym nie być? I tak się faktycznie stało, że zaprowadzili mnie na naukę pływania. Wiadomo, że jak to dziecko, raz to lubiłem, ale jak zmarzłem w wodzie, to już nie lubiłem. I to jest zupełnie normalne. Natomiast uprawiałem to pływanie dosyć tak amatorsko, można powiedzieć, do końca gimnazjum i kompletnie nie planowałem wiązać z tym przyszłości. Natomiast od zawsze jakby starałem się angażować w różne sprawy i nie tylko nauka, nie tylko sport, ale starałem się próbować. No, tak wydaje mi się, że nauczyli mnie rodzice, że trzeba przede wszystkim wychodzić w różne miejsca, sprawdzać, co się dzieje. I mieli rację, dlatego że kiedy przyjechałem na studia do Warszawy, okazało się, że na studiach trzeba było wyrobić WF. W ten sposób trafiłem do sekcji pływackiej przy Uniwersytecie Warszawskim, później przez Mistrzostwa Polski osób parasprawnych trafiłem do swojego już byłego klubu, do IKS-a w Warszawa. Teraz jestem pod G8 Bielany, także to wszystko działo się naprawdę przez przypadek, ale cieszę się, że podejmowałem się rzeczy, z których też nie oczekiwałem, że zostanę nie wiadomo kim, czy będę kręcił nie wiadomo jakie wyniki. Po prostu chciałem być częścią czegoś, chciałem próbować, a reszta się sama potoczyła. Po prostu chciało mi się znaleźć coś więcej niż tylko takie codzienne, żmudne życie, które właściwie będzie się toczyło bez żadnego większego smaku. I myślę, że tak jak mówiłaś Agnieszka, to dotyczy każdej, nie tylko sportu, ale każdej dziedziny życia. Czy ktoś chce być biznesmenem, czy chce gotować, czy chce polecieć w kosmos, to na początek musi po prostu zacząć to i dać sobie czas, dać sobie przede wszystkim szansę. Ja was podziwiam, że wy zaczynacie o 6 rano wchodzić do basenu. Właśnie to jest jedyny minus przedłużenia się, że tak powiem, tych igrzysk o rok, bo już myślałem, że nie będę musiał wstawać. Kurczę, ale my zaczynamy, mamy rozruch krótki rano, ale później mamy trening o 10:00. To jest dobra pora. To jest świetna pora, ale wynika niestety z dostępności obiektów. Często baseny są, tak. Zawsze mnie to zastanawiało, czy tak, tak wcześniej. Justyna, po pierwsze, o której ty wchodzisz na siłownię, ale po drugie, przede wszystkim, jak u ciebie się zaczęło z zawodowym sportem, ze sportem w ogóle i w którym momencie stwierdziłaś, że to jest coś, co chcesz robić profesjonalnie i temu się poświęcić? Ja akurat dość późno zaczęłam, weszłam w sport. Ja zawsze na pytanie, dlaczego akurat ciężary, to zawsze odpowiadam, a widziałbyś mnie w koszykówce. Ale to jest taki mój, akurat tylko taka szybka odpowiedź. A tak naprawdę weszłam do tego sportu, do ciężaru dzięki mojej siostrze. Ona była takim inicjatorem otwarcia u nas siłowni. I ja wtedy miałam więcej wolnego czasu, ona mnie takiego przysłowiowego kopa dała. I tak się zaczęło, naprawdę. Później jak się pojawiłam na siłowni, okazał się trener, pokazał się na siłowni trener Malec, gdzie ta nasza współpraca się wtedy zaczęła. I w tym czasie, w którym ja zaczynałam, na właśnie tu w Polsce i w ogóle na świecie był bardzo silny Andrzej Stanaszek. Tak, i właśnie legenda, gdzie do tej pory jest jego rekord świata niepobity. Tylko był wyższy. Andrzej chyba 130 centymetrów wzrostu. Ja mam 116, w dowodzie 120, ale i tak się zaczęło. A na twoje pytanie, kiedy trenuję, no ja akurat pracuję. Pracuję też zawodowo, nie jako trener, ale pracuję jako urzędnik i mogę tylko trenować popołudniami. Więc dzień zaczynam od pracy, a kończę późnym wieczorem po treningu i trenuję praktycznie. No, staram się codziennie trenować, ale ciężkie treningi 3 razy w tygodniu, w godzinach bardzo wieczornych, kończę 22. Może zdradzimy naszym widzom, że pracujesz jako urzędnik, jesteś cywilnym pracownikiem policji w Grójcu, więc jak ktoś przyjeżdżając przez Grójec naruszy przepisy, złamie, tam pojedzie za szybko. To jest w moich rękach. Tak jest. A to silne ręce. Tak jest. Mamy kolejny telefon, proszę bardzo. Halo, halo, czy się słyszymy? Słyszymy się, proszę bardzo. Z tej strony właśnie Dominik z Grójca, z okolicy.
Z Grójca. Co za zbieg okoliczności, ale zupełny. Dokładnie tak. Ja tutaj właśnie głównie z pytaniem i z pozdrowieniami. Przede wszystkim tak, bardzo fajna inicjatywa, że również zapraszacie paraolimpijczyków, nie tylko sportowców z pierwszych stron gazet, ale pozwalacie pokazać się osobom jeszcze w szerszym gronie i mogącym właśnie, żeby pokazać się z tej ich najlepszej strony, żeby oni mogli być jeszcze bardziej zaistnieć w Polsce przede wszystkim, ponieważ myślę, że gdzieś tam na świecie oni są bardziej mimo wszystko doceniani, ale mimo wszystko tutaj dzwonię tutaj pod względem pani Justyny, ponieważ moja siostra pracowała na początku tutaj lat 2000 z moją siostrą razem w urzędzie pracy i chciałbym od niej przekazać serdeczne pozdrowienia od Katarzyny Sobczyńskiej. Mam nadzieję, że może ją pamięta. I chciałbym się zapytać, jak właśnie wyglądały lata pracy właśnie tutaj na początku w urzędzie. Czy to był dla mnie jakiś duży problem? I chyba tak to skończę. Odpowiadając na pytanie, oczywiście pierwsze 4 lata pracowałam w Urzędzie Pracy w Grójcu. Nie było to dla mnie problemem, ponieważ ja jestem człowiekiem, gdzie jak czegoś sobie nie poradzę, czy nawet tak jak tutaj było pierwsze pytanie, bo są wysokie krzesła, czy ja sobie poradzę. Ja mówię, że jak sobie nie poradzę, to po prostu poproszę o pomoc. I to, co zawsze mówię, to jest wszystko zależne od nas. Jeśli my będziemy otwarci do społeczeństwa, to i społeczeństwo nas dobrze odbierze. Ja się też śmieję, że zawsze mam, znaczy bardzo dużo mam produktów z górnej półki, chociaż one mogą być naprawdę po niskiej cenie, bo czasami nie dostanę i ten produkt będzie z górnej półki. Ja w ogóle ten czas, czasami też coś trzeba zmienić. Ja po przepracowaniu bardzo miło wspominam pracę w urzędzie, ale dostałam inną ofertę i skorzystałam z tego. I tutaj pracuję no już troszeczkę dłużej. Ja się śmieję, że mogłabym przejść już na emeryturę, bo już tam pracuję, to znaczy tutaj pracuję 16 lat. I a rzeczywiście są wcześniejsze emerytury. Tak, ale to tylko w służbach mundurowych. To tylko w służbach z ustawy, my jesteśmy z kodeksu. Co nie ukrywam, że dla mnie to też jest pozytywne, ponieważ dłużej będę pracować i oni będą się ze mną męczyć, ja z nimi, ale męczyć to mówię w pozytywnym słowa tego znaczeniu i bardzo mnie też cieszy, że często spotykam się z taką nawet sytuacją, czy w mieście, znaczy na mieście, że a ja panią kojarzę z Urzędu Pracy, więc to jest naprawdę wspaniałe. Ja wiem, że ja jestem osobą charakterystyczną, bo na Grójcy nie ma dużo osób niskiego wzrostu, chociaż ja mam taką cichą nadzieję, że ta dziewczynka, która chodzi tam po mieście, tak pozwolę sobie powiedzieć dziewczynka, bo ona jest młodziutka dziewczynka, że mam taką cichą nadzieję, że może to będzie też następczyni moja akurat, bo jest niskiego wzrostu i może by pociągnęła ten dalszy klimat z ciężarów. Dziękujemy bardzo za telefon. Pozdrawiamy, pozdrawiamy Grójec. Pierwsze pytanie z czatu do ciebie. Dawid Belebele. Czy z wioślarstwa da się przeżyć? Da się, ja żyję codziennie. No tak jak mówiłam, uważam... Czy dopiero trzeba jednak zdobyć medal na igrzyskach, tak? Znaczy może nie na igrzyskach. Igrzyska gwarantują tą emeryturę sportową. Ale to dopiero po latach. Tak, jeszcze nie mam tylu, żeby ją mieć. Ale co chciałam powiedzieć, no rzeczywiście to jest trudne, bo mało mamy tych sponsorów. I wszystko idzie tak naprawdę przez Ministerstwo Sportu, więc trzeba mieć jakiś wynik, żeby mieć to stypendium. Dlatego musimy walczyć o, uważam, popularność naszej dyscypliny, bo jest to fajna dyscyplina i no zresztą każdy o swojej dyscyplinie tak będzie mówić, ale uważam, że nie jest kontuzyjna, pracuje całe ciało i po prostu jest wspaniała.
Ale rzeczywiście to jest ten problem, że trzeba być w tej ósemce na Mistrzostwach Świata bądź Europy, żeby mieć te takie stypendium ministerialne. Noga ci się podwinie, przegra się 200 i wtedy jest problem. Też miałam takie 2 lata wyłączona, byłam, że tak powiem, z tego szkolenia centralnego, że tak powiem, ja miałam wsparcie rodziców, za co im dziękuję. No nie każdy takie ma, więc no to jest ten problem. To skoro jesteśmy przy twojej dyscyplinie, to jeszcze powiedz, no bo jesteś w czwórce, czyli czy można powiedzieć, że w zasadzie jesteś, że to jest dyscyplina drużynowa, na ile, jak wam się układa? Czy trzeba się lubić z dziewczynami, czy można podchodzić tylko do profesjonalnie, wchodzicie do łódki, macie zadanie do wykonania, rozchodzicie się. No bo no, w drużynach tak, różnie bywa, tak? Nie wszyscy się lubią, tak? A jak jest u was i czy wasz sukces na jednak Mistrzostwo Świata to jest zasługa też chemii w łódce? Ja powiem tak, drużynowy owszem z jednej strony, ale z drugiej też tak nie mamy jak na przykład dziewczyny ze sztafety 4x400, że może ktoś inny pojechać w finał, ktoś inny przedbieg i tak dalej. My jesteśmy we cztery, my zawsze we cztery płyniemy od startu do mety, nie zmieniamy się, bo to by było za dużo zmian, my musimy się opływać. Ja jestem dumna, że jestem z takiej osady, gdzie teraz jest dobra atmosfera i uważam, że u nas atmosfera to jest ta energia, to jest klucz do sukcesu, to jest przepływ, my się rozumiemy bez słów, po prostu jak jedna wzmacnia i poczuje to inna, to naprawdę reagujemy, nie potrzebujemy mówić. Tak jak, kurczę, w takim dobrym związku. Czasem nie trzeba się odzywać, ja się rozumiem. Ale pływałam w osadach, gdzie nie było najlepszej atmosfery, ale jednak no, każdy ma ten sam cel, ale łatwiej jest, jak jest dobra atmosfera, więc ja jestem szczęśliwa, że teraz jest dobra. A na ile jesteś dobrą wioślarką? Co by było, gdybyś weszła do jedynki? A co by było, jakbyś weszła do dwójki? Czy to musi być czwórka, tak? Co by było? Może nagle by się okazało, że w jedynce... Nie sądzę. W jedynce to już naprawdę muszą być... No mieliśmy Julię Michalską, która tak była jedynkarką, ale to też nie była taka medalowa jedynkarka na igrzyskach. Myślę, że w osadach jest to ciekawe u nas dyscyplinie, że niekoniecznie 4 pierwsze jedynkarki wsadzi się do łódki, wy jesteście najlepsze, będziecie najszybciej pływać. Nie, bo tak jak właśnie powiedziałeś, trzeba się dogadywać, a nie z każdym. Trzeba się czuć. Przede wszystkim w tej łódce to nie chodzi, kto mocniej pociągnie, tylko właśnie trzeba się zgrać, trzeba się czuć, nie można, trzeba iść na kompromis, nie można pokazywać, która jest silniejsza w wodzie, bo my razem jesteśmy mocne, a nie każda z osobna. Najmocniejsze jesteśmy razem właśnie. Jak każda osobno będzie się tutaj pokazywać, który chwyt ma silniejszy, to nic z tego nie będzie. Wojtek, przybliżając pływanie osób niewidomych, można powiedzieć, że twoja dyscyplina też jest drużynowa, tak? No bo tak, choćby dlatego, że trener, że ty musisz wiedzieć, kiedy zrobić nawrót. Opowiedz, jak to wygląda, bo to jest fascynujące. To prawda, właściwie idąc na start, ja jestem taką trójką pojedynczą, można powiedzieć. I w sumie nawet ci trenerzy, którzy stoją po obu końcach basenów, też takie na upartego wiosło trzymają, żeby mnie tam nim stuknąć, ponieważ cały widz polega na tym, że faktycznie dopływając do ściany, ja tego nie widzę siłą rzeczy. Dlatego jest to rozwiązane w ten sposób, że na zawodach przy obu końcach basenu stoją trenerzy i trzymają w rękach, my to nazywamy w naszym żargonie pałkami, trzymają taką pałkę. My to najczęściej robimy z wędki bądź czegoś, co jest po prostu lekkie i się składa i można to schować jeszcze do walizki, to już w ogóle jest wtedy super, żeby przewieźć. Na końcu tej pałki przykleja się zwykle piłeczkę tenisową, okleja się ją taśmą, żeby była troszeczkę, powiedzmy, tam zmiękczona i taką pałką po prostu mnie pukają, czyli my też tak to nazywamy. W głowę, nie lubię w głowę, powiem szczerze. To nie, w głowę jest nieprzyjemnie, bardzo tego nie lubiłem, dlatego zawsze z trenerami, którzy są moimi tak zwanymi taperami, umawiam się tak, żeby mnie pukali w plecy. No a wiadomo, że jeżeli płynę grzbietem, to w klatkę najczęściej się to robi. Także taka to nasza właśnie trójkowa współpraca podczas startów. Justyna, jak jest u ciebie? Znaczy, ja wiem, jak jest u ciebie i chcę powiedzieć, że oczywiście podnoszenie ciężarów jest dyscypliną indywidualną, ale muszę powiedzieć, że ja byłem, zakochałem się, no bo dopiero was poznałem w Rio na igrzyskach. Kadra polskich sztangistów jest taką fajną paczką. Wasz trener, Mariusz Oliwa, nie, mam nadzieję, że dalej jest trenerem. Oczywiście. Super gość. Uwielbiałem chodzić na wasze treningi. U was są zresztą osoby o różnym stopniu niepełnosprawności, o różnym rodzaju niepełnosprawności, ale taki tworzycie, no po prostu fajnie się z wami przebywało. Uwielbiałem
lubiłem chodzić na wasze treningi, podpatrywać tam rywali. Pamiętam, jakiś Gruzin, jakiś dźwigał gigantyczne 300-kilowe, wyciskał. Irańczyk, tak, on tak, już tak. Świętej pamięci zmarł w tym roku. Ten najsilniejszy człowiek. Powiem, świata. Tak, świata i zresztą mistrz paralimpijski. Powiem tak. No my walczymy rzeczywiście pojedynczo, bo każdy w swojej kategorii, ale tworzymy fajną ekipę, ponieważ jeśli ja startuję w swojej kategorii, mam start, to właśnie koledzy, koleżanki są razem ze mną i nawet często gęsto podpatrują oni moich konkurentów, moje konkurentki, na jakim poziomie one są i to samo my robimy. Po prostu to tak jak samo to przysłowie mówi, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Każdy walczy o swój medal. Akurat nie jest tak jak u Agnieszki, że wszystkie razem walczycie, bo tutaj nie robimy między sobą konkurencji i zresztą, no mówię, jesteśmy każdy w swojej kategorii wagowej, ale staramy się tworzyć właśnie taką zgraną ekipę i co jest najważniejsze, żeby też móc czytać tak zwane myśli człowieka, jak czasami rozmawiałem z Mariuszem, okej, ty się zajmuj trenerką, a my po prostu mamy swoją ekipę i czasami ona jeszcze czegoś nie powie, a my już wiemy, o co chodzi. Bo tak samo dla trenera to jest wielki stres, jak i dla nas, bo to na nim wielki wkład też spoczywa i on też musi się ze wszystkiego tłumaczyć. I my chcemy mu też pomóc w taki sposób. I jeśli będzie zgrana ekipa, to wszystko będzie okej. Bo jeśli nie będzie zgranej ekipy, no to nawet te medale nie będą taką przyjemnością. Mamy kolejnego widza. Halo, halo. Jestem Mateusz z Białegostoku. Białegostoku. Tak, nie z Białegostoku. Pacha prawną. Występowałem jako zawodnik w lekkoatletyce, więc też nie występuję obecnie. Ja mam takie pytanie do naszych gości. Skąd Czy wy zrozumieliście pytanie? Tak, tak. Skąd czerpiemy energię, tak? Znaczy, no. Ja tutaj właśnie pozwoliłbym sobie odpowiedzieć tytułem tego utworu i tytułem tej naszej całej akcji, z powodu której tu jesteśmy dzisiaj, całej naszej ekipy, której się chce. No, po prostu nam się chce. Ja wychodzę z założenia, że szkoda mi marnować czasu i życia na to, żeby być smutnym, niezadowolonym, rozgoryczonym. No po prostu jest jak jest i albo to zaakceptujemy, albo nam będzie się życie marnować, więc lepiej się uśmiechnąć, nawet jak jest nie najlepiej, i gdzieś to obśmiać i obrócić w jakiś marny życiowy żart i iść dalej. Ważne, żeby nam się po prostu chciało przejść przez to wszystko. I to tyle, moim zdaniem. Uśmiechem ściągamy ludzi do siebie, smutkiem odrzucamy. Bo tak jak na samym początku też powiedziałam, że słońce daje nam energię i żeby przyciągnąć i właśnie, żeby też przyciągnąć pozytywną energię ludzi, to musimy z siebie coś taką energią pokazać. I smutkiem, jak mamy deszcz na dworzu, to każdy jest szczęśliwy, no nie. Agnieszko, twoja recepta, właśnie nie recepta, tylko skąd twoja energia, gdzie jest jej źródło? Ja myślę, że nauczyłam się po prostu nie przejmować rzeczami, na które nie mam wpływu. I po prostu uświadomić sobie, że nie na wszystko mamy wpływ, ale na te rzeczy, na które mamy wpływ, to niech nam się właśnie zachce i róbmy. No ja mam wpływ na to, żeby, załóżmy, mieć jak najlepszy wynik w ten sposób, że jak będę ciężko pracować, to może
się wypracuję. Nie mogę używać słowa uda, bo mnie trener zabije, bo nie pozwala nam tego używać. Już dostawałyśmy ochrzan nieraz. Ale nie mam wpływu na to, co zrobią przeciwniczki, bądź jaka będzie pogoda i czy będzie sprawiedliwa. Więc po prostu myślę, że przejmujmy się to tym, czym możemy i to, co możemy wypracować. My dajemy z siebie wszystko praktycznie. Dajemy sobie po prostu szansę. Dokładnie. A propos trenera, jeszcze pomyślałem sobie takie pytanie. Powiedz w ogóle o roli trenera i to było dosyć zaskakujące, kiedy wasz trener, z którym na taki sukces odniosłyście na igrzyskach, Marcin Witkowski, odszedł, opuścił was i to jeszcze Niemek. Odszedł do konkurencji waszej naj... No to Niemek. No właśnie, do Niemek jeszcze. To Niemek! No nie! Czy to podziałało na was motywująco, czy to podziałało demotywująco, czy właśnie Mistrzostwo Świata i Mistrzostwo Europy zdobyte później było właśnie możliwe dzięki temu, że się no, zawzięłyście jeszcze bardziej? Czy chciałyście coś udowodnić światu i trenerowi i jego nowym dziewczynom? Na pewno, ale to też powiem... I za czasów trenera Witkowskiego zawsze z tymi Niemkami była taka inna rywalizacja. I do tej pory jest. Nie wiem, z czego to wynika, ale tak jest po prostu. Na pewno chciałyśmy mu udowodnić. Też jak zmienił się trener i teraz mamy trenera Jakuba Urbana, to nie było proste. My musieliśmy się dotrzeć, bo to są zupełnie inne osoby. Jakie różnice są między nimi? No, mam nadzieję, że nie dostanę ochrzanu, ale trener Marcin Witkowski był bardzo zorganizowany. Wszystko było tak idealnie, no po prostu zaplanowane, wiecie, co do minuty. Ale za to wprowadzał bardzo napiętą atmosferę, było dużo stresu. Ja potrafiłam iść na każdy trening zestresowana. Naprawdę, uważam, że to były ciężkie lata. Chyba, że dorosłam do tego i jest inaczej teraz, ale uważam, że ciężkie było, bo ja wiecznie byłam zestresowana, wiecznie się przejmowałam. Każdy trening to był taki wielki stres. A z trenerem Jakubem mamy... czasem kłopoty organizacyjne, bo się twórczy nie dogadamy. Chaos. Jest taki twórczy chaos właśnie, ale za to jest więcej takiego luzu i spokoju i ten trening jest rzeczywiście przyjemnością, że znaczy wtedy też był przyjemnością, ale dużo napięcia towarzyszyło, a teraz jest naprawdę luz i szczerze może nie ocenię po igrzyskach oczywiście, które się odbędą, bo ja uważam, że się odbędą, ale uważam, że dwóch jest fenomenalnych, ale totalnie innych. Nie powinna mówić, który tutaj jest lepszy. Nie dopytuję. Nie ma, ale super, że doświadczenie, że miałyście totalnie inne charaktery, naprawdę. Tak, ale to zdecydowanie było motywujące. Jak zobaczyłyśmy trenera swojego, że tutaj przed startem odprawa z Niemkami mówi co, gdzie i jak. I jeszcze ja wiem, że trener Witkowski to tutaj jest dobry aktor i dobrze z nami pogrywa na zawodach, żebyśmy się właśnie wkurzyły, ale to motywuje. Powolutku będziemy kończyć, ale jeszcze jest jeden strasznie fajny wątek, którego tutaj nie poruszyliśmy. Może się będzie na pewno nasi widzowie, którzy was dopiero poznają, z ciekawością o tym usłyszą. Otóż nie wiem, czy... No nie, czy wiecie. Na pewno tego nie wiecie, ale mówiąc o tym, że nasi goście są spełnionymi ludźmi, że byli w fantastycznych miejscach na świecie, odnosili fenomenalne sukcesy, ale też poznawali fenomenalnych ludzi, to chcę powiedzieć, że Justyna Kozdryk jest znajomą, bardzo dobrą, bliską, nieraz u niego bywała w domu na osobiste zaproszenie, Arnolda Schwarzeneggera. Jak do tego w ogóle doszło? Ale super. Proszę. Skąd ta znajomość? Tak, byłam 3 razy na Arnold Sport Festival. To było dla mnie wielkie wyróżnienie. I wygrałaś w dodatku, tak? Jedne tak, z tych zawodów. Co to za zawody? Dwa razy. Arnold Sport Festival, który odbywa się... Akurat teraz już się Arnold Sport Festival rozszerzył i na Europę. Kiedy ja startowałam, to było tylko w Stanach Zjednoczonych. To było naprawdę... Startowali tam z takiej najlepszej ósemki sportowcy. I ja miałam... No byłam w czubie, w czołówce dość silnych kobiet i startowałam. No nie piłam
z nim herbaty. Ale przecież wszystko przed nami. Pandemia się skończy, ja pojadę do Arnolda. I jeszcze się śmiałam, bo zawsze ten Arnold Sport Festival odbywał się w marcu, wtedy, kiedy ja mam urodziny, więc zawsze mówiłam, że Arni mnie zaprasza na moje urodziny. I rzeczywiście byłam 3 razy na Arnold Sport Festival. Na jego osobiste zaproszenie, kiedy jeszcze on był gubernatorem Kalifornii. Już nie był gubernatorem, ale rzeczywiście to było akurat pierwsze zaproszenie było w 2008 roku. W 2009, bo po Igrzyskach Paralimpijskich to było pierwszy mój wyjazd do Stanów na Arnold Sport Festival. Naprawdę świetna impreza, bo to w porównaniu do Igrzysk ten festiwal jest organizowany, bo tam jest wiele dyscyplin, bardzo dużo dyscyplin. Dyscypliny są też nieolimpijskie i zresztą Stany bardzo żyją sportem i wszędzie w Stanach były plakaty, że jest Arnold Sport Festival i bilety. Normalnie ciężko było kupić normalny bilet. Stany żyją tak sportem, tak jak Wielka Brytania właśnie sportem paraolimpijskim. Zresztą Wielka Brytania, tu już wspominaliśmy, dla nich to jest jeden sport. To nie jest sport olimpijski czy paraolimpijski, tylko to jest sport. No właśnie, liczę, że, bo wiem, że na przykład w Wielkiej Brytanii jest tak, że sportowcy paraolimpijscy korzystają dokładnie z tych samych obiektów, co olimpijscy, mają tych samych trenerów, mają te same warunki. U nas ciągle jeszcze różnie z tym bywa. A my do tego dążymy. Tak, my do tego dążymy, ale pamiętam, to co prawda nie wioślarstwo, tylko kajakarstwo. Kuba Tokarz, to jest polski paraolimpijczyk, który też na kanale Żerańskim trenuje. W ogóle tak niesamowita historia, bo on był świetnie zapowiadającym się judoką. Był chyba mistrzem Polski juniorów i we Wrocławiu przed nocnym klubem on wystąpił w czyjejś obronie jakiegoś obcego człowieka, kogoś tam chcieli pobić i niestety został dźgnięty w plecy nożem przez bandziora został przerwany kręg, usiadł na wózku, ale jest wioślarzem i trenował sam. To opowiadał, że na kajak, żeby spuścić tam na Żeraniu ze skarpy, to musiał, kto kupił sobie linę okrętową, przywiązywał do latarni i się tam zjeżdżał na takiej konstrukcji tam, żeby z tą swoją, z tym kajakiem tam, a zimą wyrąbywał przeręble, żeby móc się tam dostać. Nie bywało, ale to jest właśnie taka determinacja i Redrum Sonore tutaj pisze i to są prawdziwi gladiatorzy, bo o co chodzi w sporcie? Wiadomo, że trzeba pokonać rywali, ale przede wszystkim trzeba pokonywać swoje słabości i to robicie cała wasza trójka. I tym bym skończył, ale wiem, że jeszcze Agnieszka ma konkurs na sam koniec programu. Zachęcając wszystkich do wioślarstwa i jako ambasadorka tutaj akcji Wojtka, bo mi się chce, zapraszam wszystkich na trening wioślarski, na specjalistyczną łódkę z wiosłami nieco nowszymi niż to w studiu. I dłuższymi niż to tak, w studiu. Bo tymi mogłoby być ciężko, bo zasięgu byśmy nie wyrobili. Więc zapraszam wszystkich na trening. Do konkursu. Do konkursu, właśnie, nie wszystkich. Do konkursu i wymyśliliśmy z Wojtkiem, że trzeba wstawić zdjęcie z hashtagiem, bo mi się chce, pokazać właśnie, co nam się chce każdego dnia, a my wybierzemy najciekawsze. Tak. I oznaczyć mnie i profil, bo mi się chce, wtedy to znajdziemy. No, mam nadzieję, że ktoś się skusi. Ja bym się sam chętnie skusił na takie wiosła. Trzeba wszystkiego spróbować, uważam, i wioseł. Ostatnio mieliśmy dużo ciekawych gości, więc naprawdę wszystkich zachęcam. Ja też was bardzo serdecznie zachęcam. Dziękuję za dzisiejszy Hate Park. Ostatnie wpisy, na przykład Wojtas LL. Niezwykle podziwiam państwa upór, godne reprezentowanie narodowych barw. Maciej B. Rzadko pisze, ale napisze. Super słowa, motywacja, jakich mało. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że wielu z was właśnie tak odebrało ten Hate Park i tych gości i te słowa. Tutaj na temat Niemek, to już nie będę cytował.
To może tutaj powiedzmy, walek. Żeby nam się po prostu wszystkim chciało. Tak jest. Wy namawiacie do tego, jesteście do takim wzorem dla nas, że nie ma że boli. Słuchajcie, zawsze musi się chcieć. To jest najważniejsze. Najgorsze, jak już się po prostu nie chce. O, mam sygnał, że jest ostatni telefon. No to dajmy szansę jeszcze ostatniemu słuchaczowi, widzowi. Proszę bardzo. Halo, halo, dobry wieczór. Oj, dobry wieczór. Gaspar Warszawa, Praga się kłania. O, witamy. O, dobry wieczór. Ja chciałem zadać takie pytanie, bo tutaj temat się często kręci wokół pieniędzy. No więc taka myśl mnie naszła, że pieniądze w sporcie zaczynają się dopiero na szczeblu zawodowym. No, sporty olimpijskie czy paraolimpijskie często nie mają takich lig klubowych na kontraktach. Są puchary świata, premiowane pieniędzmi, ale jak popatrzymy na najlepiej zarabiających sportowców na świecie, to ich największe źródło dochodu nie wywodzi się z kariery reprezentacyjnej. A żeby trenować taki sport olimpijski, no często trzeba podporządkować całe życie. I teraz moje pytanie może nie będzie zbyt eleganckie, bo w kieszeń się nikomu nie zagląda, ale jak wy radzicie sobie z zarabianiem na życie i czy macie jakieś pasje poza sportem? No i czy wiążecie z tym przyszłość po zakończeniu kariery? Świetne pytanie, bardzo dziękujemy na koniec. Justyna. No ja pracuję, jak już wspominałam, więc nie utrzymuję się tylko ze sportu, bo ustawa rzeczywiście jest bardzo dobrze sporządzona z korzyścią dla sportowców, ale no trzeba spełniać warunki, trzeba mieć minimum 12 zawodników z 8 państw. W mojej sytuacji często bywa tak, że jednak się nie łapie na stypendium, ale nie mogę powiedzieć, że się całkowicie nie łapię, bo są okresy, gdzie akurat spełniam te warunki i podlegam stypendium ministerialnemu. Wsparcie mam też i z miasta swojego, gdzie reprezentuję podnoszenie ciężarów z Radomia i też, no tak jak wspomniałam, że pracuję, więc muszę tutaj, jeśli nie mam wsparcia z miasta, to po prostu muszę sobie skubać z pensyjki. Wojtek, jeśli chodzi o twoją pasję, to wiem, że jest nią rap i wiemy, bo już nawet rapowałeś u nas w programie. Ciężko ukryć. Czy do Tokio, ponieważ się przesunęło, coś jeszcze powstanie specjalnego na Tokio? Zobaczymy. Ja bym bardzo chciał. No, przede wszystkim zależy to od tego, jak będzie z czasem. No i zobaczymy, jak się poskłada wszystko, jeżeli chodzi o pływanie, o możliwości. No i też, czy finansowo uda się jeszcze coś wykrzesać, bo to wiadomo, że też w jakiś sposób tam jest jakieś ograniczeniem, jeżeli chodzi o możliwości twórcze, szczególnie na wysokim poziomie. Ja mam szczerze nadzieję, że uda jeszcze się coś stworzyć, bo strasznie lubię muzykę. I chciałbym to robić, chciałbym to po prostu robić oprócz sportu. Razem ze sportem. To ja mówię zawsze, to jest moja miss, muzyka i sport. Agnieszko? No ja powiem, że ja spędzam około 300 dni na zgrupowaniach, więc wioślarstwo to jest takie full-time job i no nie ma miejsca na nic innego. No i tak jak wspomniałam, to jedyne, co nas ratuje, to stypendium ministerialne, klub, i miasto, no, ale że tak powiem, no mnie to satysfakcjonuje i tyle. Nie są to kokosy, ale walczę o to, żeby było coraz lepiej. Kochani, kończymy. Po pierwsze chciałem zaprosić was, drodzy widzowie, jutro na kanał sportowy o godzinie 16 magazyn Lig Egzotycznych Adama Kotleszki, a o 19 Hate Park, taki jak dziś, tylko gościem Krzysztofa Stanowskiego. Jak widzicie, będzie Piotr Włodarczyk, były napastnik między innymi Legii Warszawa. A kończę, słuchajcie, ostatnimi pozytywnymi wpisami na czacie. Paweł Grzeszczyk, pozdrawiam blondynkę, ale która? Nie wiem, czy wyłapałeś, że Agnieszka ma męża. Wspominaliśmy tu o nim, może nawet będą w mikście reprezentować Polskę, więc... Ale pozdrowienia, Agnieszka. Bardzo dziękuję, bardzo właśnie miło. Przyjmie. Ares pisze, wyglądacie razem jak jakieś postacie z RPG. Mam nadzieję, że ja nie wyglądam jeszcze jak jakiś tam druid czy coś. Adrian Rutkowski, świetny odcinek, gorące pozdrowienia dla naszych paraolimpijczyków. Dołączam olimpijczyków. Dawid pisze,
Nie dość, że Wojtek taki pozytywny, to jeszcze jaki przystojny. Chcę powiedzieć, że no, Dawid. Żona Wojtka, Dawidzie, jest tu z nami i czeka. I Maciej B. prosi, Michał, pozdrów Muszyniankę, tam też żyje historia i tam też cię oglądamy. No to i oczywiście Muszyniankę pozdrawiamy. Bardzo wam dziękujemy za dzisiejszy wspólny Hate Park. Justyna Kozdryk, Agnieszka Kobus Zawojska i Wojtek Makowski, czyli ci, którym się chce i mamy nadzieję, że wam też się będzie chciało, odsyłamy hashtag, czy łatwo znajdziecie, czy na Twitterze, czy na Facebooku, tam traficie na profil Wojtka, czy wreszcie cały teledysk, bo mi się chce, na YouTubie. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia jutro.